No, Ty, widzę, że się kręcisz cały czas koło rogu ja w ogóle od jednego pół godziny takiego. nie nagrywam. Co to się dzieje? I teraz nikt nie dowie się, że nie, dowie się, że zadzwoniłaś, bo nagrywam od nowa. Ale nikt tej akcji nie Ojejku, widział. chyba nawet lepiej. I Krzysztofa, a Krzysztof był taki kulturalny, nie wiem, czy słyszałaś poprzedni No telefon. właśnie, Krzysztof, powiem ci, że propsuje taka młodzież, żeby była, to by był świat piękniejszy, naprawdę. No, on najpierw mówi na pan, ja mu mówię, Krzysztof, możemy przejść, kurde, na soul. I już Krzysztof wtedy No. od razu ten. Ale nie Jest narzuca się, nie? fascynujący. I ogólnie fajnie. Takich Krzysztofów to ja lubię. No. Taki wychowany Krzysztof, że po prostu aż pozdrawiamy, jak nas jeszcze No, ogląda. Krzysztofa pozdrawiamy. Kurde, idę na moją Ojej. skałę. No nie wiem, czy my jeszcze tu ulepimy jakąś. Widzę, że 40. O, właśnie teraz widziałam, jak cię zatwi, no, No, wiesz co, na zwaliłem krew. akcję, powinien się schować za górką, odwrócić, wystawić, odstrzelić mu łeb, nie, ze snajperki. A ja zacząłem do niego, wiesz, w plecy dostałem, zamiast uciekać, szybko się zabandażować, No, opanować wiadomo. sytuację, to zepsułem to wszystko. Ale to nic. Ze snajpery albo wcale, co? No, Na dokładnie. przypale albo wcale, o. Na przypale albo wcale. No, ale ze snajpery mogło też być albo wcale. Kurde. Nie, no, nie uzbiera się, nie uzbiera. Moi drodzy, musimy przejść na Pokemony. Czy ja mogę przejść na Pokemony? Myślę, że tak. Przechodzimy na Pokemony. O, w sumie czekaj, to jest ten, z tymi kamieniami. Teraz to widzę właśnie, jak stałeś za tymi kamieniami, to stwierdziłam, że jak igrzyska śmierci teraz No, ogarniam. Myślałam, dokładnie. że przełączyłeś na inną grę, bo właśnie tutaj jest na jakiejś Ty, ale arenie. ja tu nie mam Pokemonów. No jak, co ja włączam? Przecież no nie ten komputer jest, Boże Tomb Święty. Raider. Nie, mam jeszcze GTA. O, mógłbym w GTA sobie polatać, na przykład samolotem albo coś. Albo O, Black Ops. GTA, to jest moje życie. Przecież ja się wychowałam na GTA. Pamiętam, że ja nie przechodziłam misji, tylko sobie sama robiłam misję, kiedyś jeździłam kombajnem po ulicy i Wiesz co, wyskakiwały bo takie ja na przykład kiedyś nie kwadraciki. umiałem angielskiego i nie wiedziałem, o co chodzi w GTA, nie? No to kto wiedział? Dobra, zaraz. Dobra, wykręcimy coś w GTA. Mogę włączyć to GTA. Tylko żeby mi nie za Dobra. bardzo, wiesz, bo jak ja mam tu prowadzić rozmowy przez telefon, w ogóle widzowie tutaj załatwili, że do 4 rano, O ja nie mogę. to ja muszę ten. No. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Już mi się, kurde, wszystko myli, bo tak późno jest. No, powiem ci jeszcze godzinka, dasz radę. Ale o Coś wykręcimy. 16 to kurczę, ale jakieś wyrobiłeś? Czekaj, bo cię Widziałam nie jakieś słyszę, tam bo mi się 3-5. HDMI wyłączyło. Co mówisz, że co od 16? Że od 16 siedzisz bez przerwy? No, od Ja 16 nie siedzę. Ale wiem. fajnie się gra, wiesz, jak się gra w większej ekipie i jeszcze fajne gry. Tu jakaś strzelanka, No, tam też jakaś bym tak strzelanka. chciała. To Ja mam leci. słaby komputer. No, widzisz. Ja tu mam No, laptopa, ale ty faja, jesteś z którym się Poznania, nie? śmieję. Nie, ja z Wrocławia. Ty jesteś z Wrocławia, aha, ale ty Ja w tam jeździsz, Poznaniu często po prostu no bywałam, właśnie, bo bo ty do jeździsz do Anglii tego Poznania, uwagowanej. no stop, już ci chciałem No, powiedzieć, niech ci, wiadomo. pojrzeć sobie od Kamila, on ma pewnie wszystkie konsole, se No dwa, pograsz. przecież jak do niego jeżdżę, to przecież u niego kiedyś Beyond Two Souls przeszłam całe Infamousa, nieraz różne. Jak przyjeżdżam, to cały czas siedzę i się alienuję Przykro. i gram, więc tak sobie stwierdziłam, że jakbym miała PS-a albo dobrego kompa, to ja już bym nie wyszła z domu, tylko bym No masz grała. taki nauk. No No jest, dobra. no powiem ci. Paliwo. O co chodzi? Co z paliwem? Coś mi tu ktoś wysłał paliwo w SMS-ie. Albo ja w ogóle SMS-y dostaję od ludzi. Mam 109 SMS-ów nieprzeczytanych. Ojejku. No ja No, tam ludzie. napisałam, że ja to ja. Kurde, ale to ja tego nie jestem w stanie przeczytać, bo mi to wyskakuje non-stop i non-stop i non-stop i to się tak nie da. No chociaż może jakiś tam jeden to bym może przeczytał. Czekaj, co mi tu mam? Co mi on... Zadzwoń są. No. A, jest. Hej, tu Ika. A widzisz? Kiedy zostanę królem? Królem przez U zamknięte czy otwarte, bo to jest różnica. Przez U zamknięte. O, bardzo dobrze. No. No i co z Ze tym Wrocław GTA? pozdrawia. Tam na tym na czacie piszą, Wrocław pozdrawia. No, piszą mi, że przekroczyłeś limit gadania. Dobrze mi się gada, ale w sumie rzeczywiście powinniśmy zwolnić No linię właśnie, w też dla sumie innych. będę, wiesz, kulturalna, nie będę egoistą, Zresztą tylko gadałam. zakładam, że ty jesteś jedyną osobą, która nie śpi tam u was, co? Nie, Kosper jeszcze żyje koło mnie. Możesz Mówisz? krzyknąć, Kosper. Mówił, że pozdrawia. No pozdrów go też. Też masz pozdrowienia. Cieszysz się? Dziękuję. My dzisiaj też robiliśmy na Twitchu live'a. Ja byłam Tak? Murzynem i czytałam komentarze. Co ty gadasz? Tak cię wykorzystał?
mi to nie przeszkadza, ja tam lubię czytać, lubię kontakt z ludźmi. Widzisz, jakbym miał kto czytać komentarze, to ja bym nawet wiedział, co się na czacie dzieje, a tak to tylko czasem czytam. Ale mój czat to akceptuje. Właśnie. A to by się wyświetla chyba tam ten ekranik taki, na tym jak grasz, to by się to wyświetla, czy to jest tylko na live? Wiesz co, mi się ogólnie wyświetla, wszystko mi się wyświetla, bo ja mam ten, bo ja mam drugi monitor i trzeci. Więc ja mam full control, nie? My friend. Full wypas, krew, jak grasz w jakąś ten grę, gdzie jeździsz autami, to ty masz... Czekaj, bo się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Skąd takie wielkie, gigantyczne samoloty leżą na sobie w GTA na tym? O Boże, jaki gigantyczny samolot, to naprawdę... Leżą na sobie samoloty, ja to muszę zobaczyć. O fuck, ale olbrzymy. To da się tym latać? Zrobiłeś kurczę obrót, turbo obrót. Ty, no nie wierzę, że koleś naprawdę to lata, przecież to wygląda jak ten ruski samolot. Nie wierzę, że to leci. Boże, ten to jest chyba uszkodzony, czekaj, spróbuję do niego wskoczyć. Rzeczywiście, to chyba się coś zbagowało. Ty, no jak on to, nie ma prawa przecież takie coś istnieć. No jak to jest ten, co można, wiesz, do dzioba ładować mu. Znaczy, wiesz, o co chodzi. To są te transportowe, czy coś takiego. Speedy, kurde, wsiadam do ciebie, Speedy. Jedziesz, wjedziesz mnie do przygody. Jakiś koleś mnie wziął na przygodę. Nie wiem, gdzie on mnie zabiera. Mam nadzieję, że mnie nie będzie gwałcił, bo ma czarną furgonetkę. O Boże, ciepli ludzie, uważaj. Czekaj, bo wygląda, jakby mnie chciał wrzucić do rzeki razem z furgonetką. No mam nadzieję, że tego nie zrobi. Ty grasz kobietą, pamiętaj, uważaj. Właśnie, to taką rudą, taką ładną. Ja sobie taką zrobiłem, taką to bym chciał, kurde, koleżankę. No, kurde, fajna. Niezła jest, nie? No, wysoka, szczupła. Fajny sweter ma, kurde. Patrz, no ma na swetrze takie róże. To nie była bluza, kurde? Przebite... Nie, to jest sweter. Przebite ten. Przebite nożem z sutki ma. Na swetrze. Naprawdę. Oczywiście, czekaj. Teraz będę widzieć za chwilę, bo czekaj, ja mam opóźnienie. Mistrzem odrzutowca będę. O, rzeczywiście. Ale taki trochę jakby świąteczny. A to jest bluza, no zamek. To jest bluza, no. To jest taka młodzieżowa bluza. O, ale o, z tyłu, no to fajnie wygląda, powiem. Czekaj, bo kurde, w kosmos odlatuję teraz. Znaczy, wiesz, ja tutaj nie jestem biczy, coś, jestem 100% hetero. Wiesz co, nie miałbym nic przeciwko, kurde. Ale jak ktoś ma fajny tył, no to jest, popatrzę. U nas jest niby no homo, ale wiadomo, że to jest tylko facetów czyczy. Zawsze tak jest. Wiadomo. Wiadomo. Ale to wzrok człowieka, to nad tym się nie da zapanować, jak coś ładnego, to się patrzy. No właśnie, tak właśnie, to każda dziewczyna to powinna rozumieć, jak zarzuca swojemu facetowi, że się ogląda na ulicy za innymi. No widzisz, to ja miałam ten problem, że mi zawsze zarzucali, że się po prostu oglądam, a ja jednak nie miałam z tym problemów, jak się ktoś oglądał. No widzisz, ale to różnie bywa. No. Dokładnie. Ograniczanie to jest najgorsza rzecz, jaką się robi w życiu, że jest najgorsze. To od zabraniania i zwracania uwagi to jest mama, a nie... No, dokładnie, nie wolno. Czekaj, bo Speedy LP pisze o samolocie, ja muszę tam wrócić, bo mi się wydaje, że oni zaraz jakieś cargo tam zrespią na lotnisku. No ty już lecisz chyba teraz, ty już ja lecę, ale takim jesteś. Małym, abym chciał takim cargo polecieć wielkim. A to się da? Wiesz co, no nie bez powodu one tam trzy leżały na swoich plecach. Wydaje mi się, że ktoś je tam zrespił i ogólnie ja to działa. Wróciła i w jakiś budynek pierdykła. No nie, no jak pierdyknę w budynek, to będzie po mnie. No ale fajnie by było, jakby się rozwaliło, ciekawe, czy by się rozwalił. Chociaż w sumie nie wiem, że po prostu by się wyłączyło, już byśmy umarli teraz. Wiesz co, ja robię lądowanie, nie? Ale jak... No. Nie rozumiem, czemu te samoloty się sobie na pleckach, wiesz, tak jakby rozkładają. Ja myślę, że to nie bez przyczyny ktoś tak zostawił. Ja, wydaje mi się, że nie ten. No thanks, but I'm not the camper. Kurde, nie wiem, o co chodzi, wiesz, oni chyba ten... Dobra, musimy kończyć, wiesz? No właśnie, tak chciałam mówić, nie chciałam ci przerywać, bo skupiony byłeś. A, bo jestem skupiony na lataniu. Musimy kończyć, to trzymaj się, dzięki za telefon. No, nie pozdrów ma za co, tam się wybrakowaną jakąś... i Kamilę, jak się obudzą jutro. Pozdrowie, jak się obudzą, bo teraz umarli. No i dzięki za telefon. Nie ma za co, pozdrawiam wszystkich w czat. No, to trzymaj się. Pa, pa. No hej, pa. No, moi drodzy, znajoma z YouTube'a dzwoniła, no musicie mi wybaczyć, to nie jest jak... Kurde, koleś do mnie wsiadł, czemu mam racuchowy napisane? On siedzi u mnie w środku?
to nie jest to tamto, wiecie, po znajomości to można dłużej gadać. Halo, halo? Co tam? Oliwia! Kurde, to znów ty? Tak, nie. No kurde, nawet Boże, nawet nie muszę zgadywać, Oliwia, już wiem, że to jesteś ty. Czekaj, ściszę sobie. Oliwia, o co ci chodzi, powiedz mi? Nie wiem. Oliwia, ty idź spać. O, sorry. Okej. Dobranoc. Musisz spokojnie iść spać, naprawdę. Bo... Kurde, ale mnie rzuca jak szatan. Nie słyszę, co mówisz, Oliwia, bo jesteś tak cicho. Nie było tak prostych zegarek. Live usłała z telefonu do czwartej i takie muszę zadzwonić. Kurde, Oliwia, ty masz chyba nałóg dzwonienia do mnie na live, wiesz? Czy trochę. Czujesz to? Czuję. Nie, nie czujesz? No mówię, że czuję. No czujesz to, no właśnie. No, nie wiem, Oliwia, co ja z tobą zrobić. Muszę cię rozłączyć. Ale... Ja mam problem. No ze sobą chyba. Kurde, zahaczyłem. Bo ja jestem uzależniony. Ale od czego? Od kurde telefonu, od gier, od laptopa, od gier na laptopie, od internetu, od wszystkiego. Boże, Oliwia, to jest jak każdy w twoim wieku teraz, rówieśnik twój. Wszyscy jesteście uzależnieni. Jak ja przed chwilą biłam rekorda. Kurde, nie, koniec, Oliwia, muszę cię rozłączyć. Ty idź spać, bo ty jesteś uzależniona. Musiałem rozłączyć Oliwię. Bo ona jest chyba uzależniona. Halo, któż to się dodzwonił? Halo, kurde, to znowu ja, Kacper. Co jest, kurde, Kacper? No kurde, chciałbym się o parę rzeczy zapytać. Czy jak? Będzie PlayStation znowu u ciebie na kanale? Jak mnie Żmiju namówi? Kurde. A mogę jeszcze jedną historię opowiedzieć, bo mi się przypomniała. No dajesz. No, bo to było tak, bo w szkole mamy taką wredną panią od polskiego. No. I która nie lubi brzydkich słówek, tak jak na swoim streamie. A ja miałem taki zły dzień i pani usłyszała, jak powiedziałem tak brzydko, chuj, tak głośno, na całą klasę powiedziałem, co nie? No i co? Pani od razu pokazała, co nie, od razu do mnie wątki ma i do mnie kurde powiedziała tak, że do końca roku szkolnego piszemy kartkówki i codziennie mam jedynkę plus. O, to zawsze na plus. No, ale mam jeszcze pytanko. No. A będzie można pograć z tobą w ISS-a? Jak będzie jakiś... Wiesz co, jak mnie stream huntujesz? Albo Żmiju cię jakoś zaprosi. Nie, ja taki nie jestem. Bardziej taki... Czekaj, bo X Black Raven dał suba. Kurde, X Black Raven, dzięki za suba. Kurde, dobry ziomek. No. A, kto tam coś gada w tle, to ja? To mój kolega Daniel. To się wstydzi, kurde. Jakiś ziomeczek ze mną jeździ samochodem. Racuchowy się nazywa. Nie znam tego. Uciekam przed nim. Trochę te średnie GTA, tak mi się nie podoba, bo jest takie monotonne. Tak? A ja sobie tak jeżdżę ciężaróweczką po mieście, wiesz. Coś sobie tu jeżdżę. Gdybyś pograł z tego, Eurotraka. Eurotraka. Nie, no ja jadę teraz tak trochę jakby w Eurotraku, wiesz, no, tylko że ciężarówką. Koks masz na naczepie. Jak tu się patrzyło z pierwszej osoby? Jak się patrzyło z pierwszej osoby, Daniel? V. O kurde, no i to jest Eurotrack Simulator, trochę taki. Bo mój kolega tutaj ma GTA 5, bo ma takie burżuazy, mnie nie stać. No. To on musi być zamożnym, kurde, kolegą. Dobrze mieć takiego kolegę. No, dobrze, że mam go. Dobrze, ja bym zrobił bez niego. Przytul go teraz najlepiej. Podziękuj. Dziękuję, Danielku. Z Danielkiem zrobiliśmy popcorn do twojego streama. Tak? A to jesteście przygotowani? Tak, jesteśmy przygotowani. Kurde. Do rana będziemy się... Zapytaj się, Danielka, jak wygląda ten taki event na mapie dla wszystkich? Jaki ma kolor? Jaki ma kolor? On chyba nie wie.
Nie wie. Ty, jakiś czołg chyba z tyłu jeździ, bo widzę. Ty, czołg jeździ, czekaj, idę zobaczyć. No tak mi się wydaje. Fioletowy chyba ma czołg, ten event, kurde. To nie ma żadnego fioletowego. Ty, rzeczywiście czołg jedzie. O, ale fajnie. Uuu, racuchowy mi zwalnia go. To jest ziomeczek ten racuchowy, on coś pisze. Wsiadaj. Kurde, ziomeczku. Nawet też taką historię słuchać, bo ja tam jestem w szkole operator maszyn skrawających, to nie? A, jakiś praktyk. Strzeliłem, no. Czekaj, przepraszam. I kiedy no. To tam praktyki mamy na warsztatach i tam pan warsztatowy nam pokazuje, jak tam na maszynie robić. No, tokarka, frezarka. Mówi, no, frezarka, tokarka, no tokarce to było. No, i kolega mówi, że już wie mniej więcej, to nie? I jak pan do niego podszedł, pokazał mu palec wskazujący i fakera i mówi tak, tyle, to ci mniej więcej wchodzi w dupę. Kurde. To bo panowie na warsztatach zawsze są tacy konkretni i wtedy wy ich szanujecie i lubicie, nie? No, ja bardzo lubię, ostatnio armatkę robiliśmy. Jaką taką armatkę? No normalnie, takie działko, kółeczka ładnie, spałaliśmy, tego, lufkę do armaty toczyliśmy. O kurde, to fajnie. Ale moglibyście coś praktycznego zrobić, na przykład byście mu powiedzieli, szefie, my byśmy chcieli na przykład setki zrobić takie do picia, albo no nie wiem, co byś chciał zrobić. Pierścionek dla, kurde, dla dziewczyny. O, co ja bym chciał zrobić? Lufa bym chciał zrobić dla kolegi do jarania. Mydeusza. Ktoś pisze, że zagranie z hakerem można bana wyłapać, a to jest haker? A co, ja nie mogę jechać czołgiem? Bo właśnie patrzyłem, że było tyle narysionych tych samolotów. Tych dużych, Boeingów. No ale to nie ten racuch chyba. Nie? Ropuch, racuch. Ja sobie po prostu wziąłem czołg i se jadę. Nie wolno jechać tym czołgiem? To jest zakazany czołg? Ja myślę, że on go to jest nie. Ziomeczka czołg. Ale to bana nie dostaniesz. To osoba, która zespawnowała dostanie. To jest no wszystko w kontroli zapisane. Nie, to chyba ten Speedy LP to może. Nie wiem, napisaj, że zagranie z cheaterem można bana dostać. Ja nie wiedziałem o tym, że to jest cheater. Ale po czym to poznać? Jest nieśmiertelny, respi sobie rzeczy tak naprawdę nieograniczoną ilość. Tak? Jest bananowy. No. O kurde, no ale czy to ten racuszek tak zrobił? No właśnie, nie wiem. Ale nie, bo on tak tam coś pisał, że weź mi coś tam z resp tam dopisał na tego. A ja myślałem, że on ma z respi, że ma wyciągnąć z tego. Wiesz, ze swojego tego. I się właśnie zastanawiałem, kto mu za darmo z respi. Przecież to chyba kosztuje pieniądze, taki czołg. Czy coś tam. No nie rozwaliłem, bo mnie denerwują, kurde, ci policjanci. No i tu tyle, kurde, cicho. Ciężko się tak do ciebie dodzwonić. To jakaś dziewczynka gadała z pół godziny. Oliwia. A nie, Olivia. Pół godziny to mogła być Ika, ale ona nie jest dziewczynką, to jest już dorosła kobieta, kurde. Ja to szanuję, że ona jest dorosła. To się szanuje, to się respektuje. No. Ale jak mówisz dziewczynka, to pewnie o Oliwie ci chodziło. O, bo jest tak ciemno, a nie możemy iść spać. A, ale właściwie to w sumie przypomniałeś, że my już musimy kończyć naszą rozmowę. Już? No tak, naprawdę? No już. No dobra. To bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę ci miłej, do końca miłej nocy. No i kurde, dobrej zabawy i pozdrawiam czat. Ty, jakąś kulkę zrzuciłem z dachu, czekaj, zagram nią. No trzymaj się, papa. Bum! Papa! Wuhu! Jadę na niej! Wuhu! Ale fajna kulka. O kurde. Wol, no. Prawdziwa kulka. To ten cheater musiał zrespić. Nie, ona była na dachu jakiegoś sklepu. Aaa! Gdyby było więcej czołgów, to by można było grać w nią, w piłkę. No. Ty, jakby ją na boisko stoczyć tą kulkę i normalnie nią naprawdę grać. Tylko by trzeba było samochody se przygotować. O, takie smarty te małe. Ta, to było zajebiste. Albo zróbcie własną mapkę z taką piłeczką. Ty, ale bo lufą by mi, patrz, jadę se czołgiem i robię tak. Bum. No. Nie, czekaj. Bum! Lufą uderzyłem w nią. Bum.
Ty, bo mnie czekaj, bo mnie denerwują. Muszę ich załatwić. Kosa. W ogóle to JPJP, policja. No kurde, gonią nas, czekaj, muszę ich rozwalić trochę. No dobra, to trzymaj się, papa, bo musimy zwolnić linię. Dobra, dobranoc. O, siema mamiku. Nie mogę się dodzwonić, kurde mamiku. Ty to możesz na TeamSpeaka wejść, przecież masz moderatora u mnie. Ja muszę załatwić. Tym czołgiem to mi nic nie zrobią, tak mi się wydaje. Kiedy psy latają. Jaka nagroda. Halo, halo, któż to się do nas dodzwonił? Hej. Któż to? Wercia. Kurde, czekaj, Wercia to już dzwoniła do nas, Wercia. Nie, jestem nowa, wiesz, ja dzisiaj pierwszy raz na streamie. To ty gadasz. No. I jak ci się podoba? No wiesz co, ogólnie to chciałabym coś powiedzieć. No, co mi chcesz powiedzieć? To mam taki problem, słuchaj, z gimnazjum. Wy gimnazjum, czy naprawdę? Z gimnazjum jeszcze? Znaczy nie, no ja już skończyłam gimnazjum, ty już jesteś chyba troszeczkę stary, więc chyba nie chodziłeś po gimnazjum. Czekaj, czekaj, bo ja strzelam do typa, on nie chce umrzeć, to musi być cheater, musimy wyjść z tego, tylko nie wiem jak to zrobić. Nie, no z cheaterami nie masz szans, to w ogóle możesz od razu grę wyłączyć nawet. Odszukaj, ale on jest moim przyjacielem, a ja jednak odszukam nową sesję. No i Wercie, jaki masz problem nie w gimnazjum? Wiesz co, ogólnie mam taki problem, że chodzę do gimnazjum. No. No i słuchaj, chłopaki mnie zaczepiają, bo wiesz, ja mam długie włosy, tak? No. I oni mi na przykład ściągają ciągle gumkę do włosów. Specjalnie, wiesz. I strzelają gumką od stanika, czy nie? Nie, słuchaj, to... Tak! Kurde, na przykład, wiem, bo sam tak robiłem. Kurde, wiesz co, to chodziłeś do gimnazjum, tak? No, łobuzy. A, no to ty jesteś jeszcze młody, ale wiesz co jest najgorsze? Na przykład zbliża się zima, nie? No, ja jestem jeszcze młody, pada. Mam poważną obawę. Obawiam się o moje życie lub zdrowie, wiesz? Ale w zimę, bo co, będą ciebie śnieżkami rzucali pewnie przed szkołą? Po pierwsze, będą rzucali we mnie śnieżkami, a po drugie, wiesz co było w zeszłym roku? Co oni było? Na przykład rzucali mnie w takie zaspy śnieżne. Mhm. I ja na przykład, wiesz, ja mam długie włosy, tak? Ja wtedy miałam mokre te włosy, jak oni mnie rzucali. I się przeziębiłaś i byłaś chora. Tak, wiesz co, byłam chora, słuchaj, zapalenie płuc. Masakra, mówię ci. Więc tak się boję zimy, że chyba, nie wiem, jakieś dzwonienie lekarskie sobie ogarnę, nie tak? Wiem, ale może sobie znaleźć chłopaka i on ci będzie, oni wtedy się już zostawią. Nie, gimnazjum, no nie, bo gimnazjum to trochę przypał. Końskie, no wiesz, co to w gimnazjum nie używam, tak, to bo oni końskie zaloty robią, to się tak nazywało. Tak, to są końskie zaloty, ale wiesz, co jest gorsze? Chciałam ci powiedzieć o mojej najgorszej traumie z pierwszej liceum, tak? Słuchaj, przyszłam do liceum, o Jezu, sorry, do gimnazjum, pierwszej gimnazjum. No. Wiesz co oni zaczęli robić? Wiesz co, jako pierwsza w mojej klasie, wiesz co ja widziałam? Tylko nie, jak to będzie zbyt sprawy. Grube, to nie wiem, bo będzie, wtedy będzie nie, hashtag patolka nie. Na czacie. Słuchaj, chłopaki w ramach końskich zalotów zamykali mnie w męskiej toalecie. Zdaję sobie sprawę. Ale czy oni tylko tobie tak robią, czy innym dziewczynom tak, też? Tak, właśnie oni robią tylko tak mi. Przez cały rok, słuchaj. To musisz być ładna. Ale wiesz co, zamykali mnie. Ej, kurde, w kosmos, jakaś choinka się na mnie zrespiła i... No nie wierzę, no, w to... No święta się zbliżają, więc to jest normalne, się nie przejmuj. Kurwa, choinką jestem, ej, co się dzieje? Ale... Czekaj, bo jestem choinką. Nie rozumiem mojego problemu, wiesz, ja myślałam, że to jest telefon zaufania. Tak, ja już słucham, przepraszam, tylko choinką ale się stałem. Tak, ale ty przygotowujesz się do świąt, ja to rozumiem, ale wiesz, do świąt jeszcze troszeczkę czasu, więc skup się na tym, co mówię. Mhm, skupiam się, słuchaj. Słucham. Oni mnie zamykają w tej męskiej toalecie i ja jako jedyna z klasy widziałam pisuary, zdaję sobie z tego sprawę, to tak mi zryło głowę, że no ale ja co, sobie czy nie daję rady. Czy ty nigdy pisuarów nie widziałaś? Nie, właśnie pierwszy raz widziałam pisuar w szkole. Ale mówię ci, powinna się cieszyć, jak chłopaki cię zamykają w męskiej toalecie i końskie zaloty robią, to znaczy, że jesteś ładna i że cię lubią. Ale wiesz co, dziewczyny właśnie przez to mnie nie lubią. No wiadomo, tak, że dziewczyny, bo ja są zazdrosne, one by chciały, no właśnie, one by chciały ale być w kiblu zamknięte, nie? Ale wiesz co jest teraz? Co teraz jest? Spadały kasztany, tak? I chłopaki rzucają mnie kasztanami. Słuchaj, ja pod okiem mam siniaka przez te kasztany, kurde, a dziewczyny, słuchaj, z małych miejscowości, które dojeżdżają do nas do szkoły, one na przykład mają do mnie potencję, mówią tak. Stój, Magdę. Krasnej. Czekaj, poczekaj, bo jakiś Rusek do mnie coś gada. Nie wiem, jak się z Ruskami teraz gada, zamiast skupić się na tym moim problemie. Bo Rusek coś gada, po prostu nie jestem w stanie, czekaj, bo jestem choinką i nie jestem w stanie nic zrobić. Wiesz co, ja w tym roku stwierdziłam, że mam wyjebane i słuchaj, choinki w moim pokoju nie będzie, nie zgadzam nie, się. Nie, ale czekaj, powtórz co mówiłaś.
Nie, ja nie będę się powtarzała, słuchaj. Kurde, Werka, weź, ale mówię ci. Mati nawet przyszedł, no. Napisał, że jesteś wygadana, patrz. Wszyscy co, są co Mati, powiedział? Mamiko, Mati MKRR, Mati? Znasz Matiego? Cześć, tak, Mati, no. Tak, cześć, znam go, ej, oglądam, on gra tego Hearthstone'a, a tak. Go nie ogarniam, bo ja chodzę do gimnazjum dopiero, oni nas nie uczą jeszcze, jak się gra w takie karty. Tak. Ale Mati cię może nauczyć ze swoich super rozgryweczkach, no. Ale wiesz co, wiesz, ja ogólnie, jeśli chodzi o karty, to wolałabym w karty takie fizyczne, no nie, a nie wiesz, że jest komputer i na komputerze się czytają karty, no nie lepiej te karty wziąć do ręki i pograć sobie takie, wiesz, fizyczne karty. Wiesz co? Na komputerze, no to wolę sobie zagrać jakieś takie normalne gry, a nie no karty, no słuchaj, na przykład ty grasz w świetną grę, no słuchaj, H1Z1 to jest genialna gra, wiesz, no ja jeszcze nie zarabiam, no bo chodzę do gimnazjum, tak, więc na razie sobie jeszcze nie kupiłam H1Z1, ale słuchaj, mam nadzieję, że na święta, od Gwiazdora, bo napisałam do Gwiazdora, oczywiście. Gwiazdora, tak? Skąd ty jesteś, kurde? Od aniołka. Jak to? Aniołek daje pod choinkę. A nie Gwiazdor? Nie, Gwiazdor nie. Jaki Gwiazdor? Nie, jak to niby jest Gwiazdor? Ja mieszkam pod Bydgoszczą, nie? No i zawsze przychodzi do nas do szkoły Gwiazdor. Powiedz mi, kto to niby jest Gwiazdor? Jak nie, on wygląda? Jak człowiek chyba, tylko ma, męski, że ma co? Słuchaj, to jest męski rodzaj gwiazdy, tak mi się wydaje. Gwiazda jakaś, jak czy gwiazdy, coś? No, to... no tak, tylko że facet. No nie, nie wiem. Gwiazda? No nie, no jak na końcu jest A, no to chyba kobieta, no nie? No nie no, Gwiazdor, Gwiazdor, nie? Tylko że właśnie, no nie wiem, jakby miał wyglądać, nie? Czy co ma? 5 końcówek? No chyba jak... No nie. Może mieć, no to już lepiej aniołek, żeby przyniósł. I może być wtedy... Nie, no słuchaj, facet, no to trochę taka... Facet i baba aniołek. Nie, no trochę gejowe. Ludzie, Mikołaj to przynosi 6 grudnia, nie? A nie pod choinkę, ludzie, no. Ogarnijcie się. A w ogóle co? Z tym Mikołajem pod choinkę? Ja w ogóle nie wiem, skąd ludzie wzięli Mikołaja pod choinkę? No jak Mikołaj pod choinkę? A 6 grudnia to co? Też Mikołaj, to ile razy ten Mikołaj ma łazić? A to oni mają 6 grudnia choinkę w domu? Nie, no może niektórzy mówię, mają, wiesz oni, co? To są bezbożnicy, słuchaj. To są dewoci. Oni udają. Oni tak naprawdę nie są wierzący, oni tylko tak, że się grudzień, prezent, o, to teraz będę wierzący, kupię sobie choinkę i przyjdą do mnie goście i kupią mi prezent. Tak, to są, tylko to prezent są i na bierzmowanie pewnie, tak. Tylko chodzą do kościoła i podpisy biorą, a na roraty to tylko po to, żeby czekoladki wyżreć. A myślisz, że po co poszli do komunii? No właśnie. Wiadomo, dostali rower, zegarek, wszystko później sprzedali na Allegro, tutaj mieli tyle pieniędzy, że kupili sobie pełno gier. Znaczy, o, nie, mówię kurde, się uderzyłem. To są materiały. A, ktoś pisze, że dzieciątko przynosi. No tak, dzieciątko może przynieść. A, to nie wiem, wiesz, no do mnie żadne dzieciątko nie przychodzi, nie? Zresztą ja bym od dziecka prezentu nie brała, no daj spokój. No jak od dziecka? Od dzieciątka? No to chyba nie, no, trochę przytoł, wiesz co, no. Ja nie wiem, kto tam ciebie ogląda, ale prawdopodobnie to są ludzie bezbożnicy. Czyli czekaj, bo mi tu piszą, ale co ty, czekaj. Tu coś piszą, że ten, i ja się teraz zastanawiam, czy ty nie jesteś Mamiko, może? Nie, no ja jestem Wercia. Kurde, przecież ty jesteś Wercia. Jaki ze mnie głupy, przecież ty jesteś Weronika, ale to jest w ogóle ściema. Kurde. Ściema, no. Ja jestem Wercia. Wkręciłaś mnie. Ja jestem Wercia i właśnie ci opowiedziałam o moich problemach, które miałam w gimnazjum, a ty tutaj próbujesz wiesz, mnie tutaj demaskować. Kurde, to tak się nie robi, wiesz. Ale jestem ja dzwonię tutaj z prawdziwym problemem z młodości, no myślałem, nie? Że się nie? Dobra, czyli jakby cofnęliśmy się w czasie, tak? Tak, no po prostu zraniłeś mnie, wiesz, ja w gimnazjum nie miałam z kim o tym porozmawiać, bo jeszcze wtedy nie było czegoś takiego jak Twitch. A teraz mogę zadzwonić, a ty to na żywo? No ale czy jakiś chłopiec zdobył twoje serce w tym gimnazjum, czy nie? Nie, no właśnie nie, tak. Wiesz co się stało w gimnazjum? Wrzucili mi mój plecak do toalety, słuchaj. Kurde, czekaj, bo jakiś głos słyszę i to chyba na serwerze, masakra. Co miałaś? Wszystko wrzucili co do toalety? Plecak mój do toalety wrzucili męski. Całe szczęście była tam czysta woda, natomiast moje wszystkie książki były całe mokre. Ale to już przesada, to już nie są końskie zaloty. Nie, no to już przesada, to już nawet wiesz co, nie podchodzi pod końskie zaloty. To jest buzerka, to już jest. No to buziaczko, tak, dokładnie, tak jak mówisz. Dobra, to jest dobra kategoria, właśnie. No, czekaj, tak, bo jakiś nie, pedał nie... chyba na voice chacie gada, bo nie wiem skąd ten głos jest. Co to jest? No jakiś koleś pisze, że pieseczkę ktoś tam mu i mnie całuje. Nie wiem o co chodzi. No to... nie wiem, to jakaś gejoza chyba przypadła. No właśnie, gejoza kurde trochę. Nie wiem czy to w grze, czy to poza grą. Ja nie wiem, czy pewnie masz jakichś stalkerów. Masakra, Wercia, kurde. Czemu ja się nie domyślę, no. Że Wercia to ty?
No ale wiesz, ja oczekuję jakiegoś wsparcia, a nie tutaj, wiesz, demaskowania. No ale jak się cię mogę wesprzeć? Już ci powiedziałem, że to tylko mu chłopcy, jak się... Nadal sobie nie mogę z tym poradzić, wiesz, no... Zalecaj, możesz też... Tego, że jakoś nawidziałam pisuarnie, wiesz, zawsze no, możesz to, pegging ci mogę polecić, pegging i dużo wody. Mówisz? No. No dobra, no to sobie, no spróbuję. Spróbuj pegging, polecamy. Ale myślisz, że ja sobie dam radę z tym? Więc już tyle lat minęło, ja nadal... Wiesz co, nie, sama to nie, ale możesz się umówić z jakąś koleżanką. Czy to? I na przykład idę do kasztorany. Co ty, koleżanko? Przecież mówiłam ci, że inni mnie nie lubią. Za to właśnie, że mnie chłopaki rzucali kasztanami, albo rzucali kasztany, a nie podrywali się na kasztana? A lubisz chłopców No tak, na kasztana pod okiem, wiesz? Kurde, myślałem, że na kasztana, że na przykład, czy to twój kasztan? I tak dalej, wiesz, o co chodzi. A co jest dalej? Nie. No tak się podrywa na kasztana. I co się wtedy mówi? Jak ja powiem, że tak, to co ty na to? No, że on mówi, że masz ładnego kasztana wtedy. Czekaj, bo mnie tu kurde strzela. Ty, no zabija mnie policja. Tak, znaczy bardziej tak zagaducha taka, nie? Że rzucasz kasztana dziewczynie pod nogi i się pytasz jej, czy, przepraszam, czy to twój kasztan? A, to nie słyszałam o takim żarcie, ale wiesz co, jak ci chciałam powiedzieć? Że mam taką traumę, że po tylu latach od ochrony tych pisuarów męskiej nieprzyjemnej toalecie, jak na przykład teraz że już nie sikasz do pisuara. Nie, wiesz, no właśnie nigdy nie sikam do pisuara, bo jestem dziewczynką, tak? Ale słuchaj, jak na przykład teraz jestem dorosła, nie? I wiesz, robiłam sobie remont łazienki, no i mówię, no muszę iść wybrać sebec, tak? No i widziałeś pisuar, to aż się czepło. Oczywiście to nie jest żadne lokowanko, prawda? Bo ja wiem, że od ciebie tam oglądają miliony, ale to nie jest żadne lokowanko. Chodzę do kastoramy. Nie, no co ty. Nie jesteśmy pięć sposobów na, żeby tu kastoramy ten... No tak, chciałam sobie kupić sedes, prawda? No. I miałam taki lęk, że naprawdę wysłałam tam mojego kolegę, no bo nie koleżankę, bo już mnie nie lubią, tak? Więc wysłałam tam mojego kolegę, mówię, kup mi sedes, ale pamiętaj, żeby to nie był pisuar, no nie? A on, słuchaj, zamówił to przez internet, pisuar. Przecież miałam lęk, naprawdę. Ja sobie z tym nie radzę, nie wiem, to mnie po prostu prześladuje. Ale czekaj, bo koleś mi mówił o pękniętej stule i nie usłyszałem. I co wysłałaś po pisuar, i co, znaczy wysłałaś po sedes i co się stało? No i pisuar, no i musiałam to wymienić, no nie? No przyszedł pocztą, słuchaj, pisuar. I wiesz, ja patrzę na karton i po prostu od razu miałam taki lęk, jest takie déjà vu. Nie wierzę w to, naprawdę? Wiesz, czy teraz mnie wkręcasz? Naprawdę nie, no ktoś... naprawdę, no to ty przyjdę ci to. A czy ktoś tutaj tobie na tym telefonie zaufania kłamie? Boże, no, chyba nie. Nikt nie kłamie, nigdy. No i słuchaj, wiesz, ja na ten remont sobie zamówiłam sedes, a przychodzi pisuar, no i wiesz, musiałam to wymienić, prawda? Ale byłam załamana, że wiesz, nadal ten pisuar mnie prześladował. Kurde, Werka, ale... jak ty dużo gadasz. Strasznie szybko mówisz. Strasznie szybko. A to przepraszam, to bardzo przepraszam. Ja sobie próbuję przypomnieć tą imprezę na PGA. Czy ty wtedy też tam tak szybko mówiłaś i tak dużo? Myślę, że tak. Ja już byłem porobiony wtedy. Ale wiesz, chodzi o to, że tutaj chodzi o minuty, no nie? Jestem, bo ja mam darmowe minuty nielimitowane, więc sobie je liczę, no nie? Ile ich mam, więc mówię szybko, żeby jak najwięcej słów zmieścić w jednej minucie, rozumiesz? To jest jak prawie jak pisanie SMS-ów bez tego spacji, nie? Tak. O, fuck, przeżyłem to. Kurde, moja postać jest nieśmiertelna. Nie no, wiesz co, ja tutaj akurat myję pisuary, więc nie patrzę. Musiałem jej zajebać. Kurde. Nie, taki suchar. Dobra, wiesz co, w każdym razie ja już tutaj zwalniam tą linię, bo ja mi się wydaje, że już sobie poradziłam z tym problemem. Troszeczkę mnie pocieszyłeś. No. Fajnie zawsze. Nie chcesz mnie zamykać. No, ja bym cię nie zamknął nigdzie. Nie zamknął. Się nie zamknął. Nie, ale w stanikiem nie, no ja nie to bym ci strzelił tak z tyłu, zamykanie, tutaj. Słyszysz? Nie wiem, że mam klaustrofobię. Co lubisz zwierzęta? Ja mam w domu dwa koty. No nie bardzo sobie, lubię tak. Koty. Ale na przykład idę gdzieś do, nie wiem, gdzieś jestem i jest toaleta damsko-męska. Mam jeszcze psa, ale ja bardzo wiesz, starego. Wolę, słuchaj, w ogóle nie oddawać moczu. Bo naprawdę boję się bo tam się chodzić, boisz. Prawda? No, kurde, trauma. No boję się, no. No się, a w zimę, jak nie będziesz chodzić regularnie do toalety, co sobie pękasz, zaziębisz, będziesz musiała ten, żurawit. Tak kobiety mają. Mówisz? No, będziesz... O kurde, to wiesz co, to jeszcze tak nie miałam, bo wiesz, ja rzadko z domu wychodzę. A, no bo ja się ogólnie boję, to tak nie? Jak ja. A, no to fajnie. Nie, to się rozumiemy, to wiesz co, może się zgadzamy na fejsie, kurde. To ja do ciebie może... Fuck. To wyszło do ciebie zaproszenie, co? Na fejsie. Wyślij do mnie. Ale zaproszenie do czego? Bo czekaj, bo już nie wiem. Do znajomych. Przecież my się jesteśmy w znajomych. A, no to wyślij ci wiadomość. Znajomy to już wyślij wiadomość w takim razie. Co, a pijesz nie, no, dużo sobie. Wody? Ogólnie to tak w końcu się wbijam tutaj na tą linię i chciałam ci powiedzieć piosenkę o pisuarze, no, a możesz zaśpiewać no, piosenkę na o pisuarze. Nie, no nie ma takiej, ale bo chciałam powiedzieć, że historię o pisuarze, a powiedziałam piosenkę, nie wiem dlaczego, może to, że
no że jest dzisiaj. Chciałaś się oswoić sobota. Z tym, że się niby boisz. Bo dzisiaj jest sobota. Dokładnie, no? Że się boisz pisuarów, masz traumę, a więc mówisz o nich, żeby jakby ci przeszło, żebyś oddemonizować demona. Tak, tak, właśnie o to chodzi. Biorę betoniarę i jadę, kurde, teraz będzie przygoda dopiero. Nie, no to lepiej, że betoniarę, nie? Miałam się na przykład przewozić samochodem towarowym tutaj z pisuarnie do mnie do domu, bo to już w ogóle by była masakra jakaś, naprawdę. O, nie no, obiecałam ci ostatnio, że zadzwonię, w końcu się dodzwoniłam, było bardzo ciężko, nie powiem. No, pamiętaj, że ty zawsze możesz na TeamSpeak'a wbijać, tam masz ten... Nie no, ja wiem, że tam mam zgodę, moda, natomiast masz chciałam tutaj najpierw anonimowo wbić na ten, ale że mnie zdemaskowałeś, no to już trochę tak przypomnę. No ale w każdym razie... Co wy tam piszecie na tym czacie, bo ja już nie wiem. Zrobiłem wielką, oni tam, piękną ja putę do pisuaru. Ja tam bany rozdam, więc się nie martw. Weź się mamiko tam po raz, dawaj bany, bo ja nie jestem, nie nadążam. Ja, słuchaj, dzisiaj, ja ogólnie dzisiaj chciałam robić giveaway na bany i na timeoutie. Ale to u mnie możesz robić, wiesz, nie mam nic przeciwko. Mogę? Tak, a, dajesz. A dobra, to wiesz co, to będziemy za chwilę raflować, nie? Zrobimy sobie submoda i będziemy raflować, słuchaj, będziemy wybierać sobie osoby, okay. Które są chętne na dobra. Bana albo timeouta. Nie? No bo wiesz co, nie zdążyłam zrobić tego u siebie niestety, bo już skończyłam streama, bo Izak zadał mi widzu, więc mówię, no to pierdolę, nie? No, kończę streama. Kurde, buntujemy się, czat, bunt! Poczekaj, coś gada, że się buntuje. Dobra, mamiko, kończymy. Trzymaj się. Tak, Wercia. Wercia, właśnie Wercia. No. Do zobaczenia. A ty jesteś Janek, tak? Ja jestem Janek, Jasiu jestem. Jasiu. O. Dobrze, Jasiu. To do zobaczenia na Facebooku. Będę ci wysyłała dzisiaj Sweetwocie przed snem, okej? Okay? O kurde, dobra. To sprawdzę. Ale jako Wercia, Jezu. Jako Wercia. Nie, jako Wercia to nie możesz, bo za młoda jesteś. Jako Wercia to nie przyjmuje. Albo właśnie chciałam tutaj takie gimnazjum zdjęcia, wiesz, w męskiej toalety z pisuarem. Kurde, prokurator mnie później będzie gonił. A, no to nie. No to lepiej nie. Czekaj, jakiś bunt na czacie się zrobił. Nie wiem za co, bo tu ten koleś mi tutaj takie gada, jakieś rzeczy dziwne. Że co, że za mało banów po prostu? No, że właśnie za mało, że oni chcą więcej. A, to zaraz ten, MKRR, on zaraz tu bany rozda. Ja zaraz mu koniec buntu, patrzcie, Mati zrobił, zarządził, kurde. Byliście dzielni. Byliście dzielni. A nie, poddawajcie się. W każdym razie moje nielimitowane minuty się już kończą, więc ja już wiesz, dobra. Kończę w takim razie. Dzięki za rozmowę, trochę podniosę się. Trzymaj na duchu się, Wercia. I mam nadzieję, że sobie poradzę. Skaczę na lotnisko. No. Dobra, to pa. Moi drodzy. Tak to jest, kurde. Czekajcie, uciekam. Co robimy? Jeszcze jakąś przerwę? Jakieś reklamki by się przydały, bo już za jakieś 20 minut będziemy kończyć. To zrobię 3 minutki przerwy, wiecie. Zarobię na reklamach, jeszcze wrócimy, pogramy z 15 minut, pogadamy przez telefon. Tylko czekajcie, bo mi tu gonią, muszę gdzieś pojechać. I tyle, co wy na to. Bo musi się wam... 3 minutki przerwy, 5 minutes break, do widzenia. No, to reklamki. Kurde, kto to gada? Jak to włączyć? Bo tu się jakoś włączało ten cały... A potem będzie Heinen Z1 i stream do 8. Widzicie, kurde, jak on wszystko wie? Dobra, moi drodzy, 3 minutki przerwy, zaraz wracamy.